Bardzo dziękuję i za zaproszenie i bardzo mi się podoba ta perspektywa między kosmologią profesora Meissnera i genami pani profesor Fikus. No jest miejsce między jednym i drugim właśnie na to, co ludzie robią z czasem między właśnie kosmologią a genami. I między innymi reformacja rzeczywiście jest takim momentem interesującym, jak sądzę. Ale może zacznę od tego i właściwie chciałbym tak to tę moją 40-45-minutową pogadankę zatytułować. Będzie to mowa o konwersji, czyli o nawróceniu moim własnym. Ale proszę się nie obawiać, nie będzie to dramatyczne nawrócenie, tylko będzie to rodzaj intelektualnego nawrócenia. Ja się wcale nie dziwię, pani profesor, że studenci zareagowali właśnie z takim zdumieniem, a cóż to ta reformacja, cóż to te 500 lat, bo jakieś 30 lat temu trochę podobnie reagowałem na krytykę bardzo życzliwą właśnie w tym pałacu profesora Ogonowskiego, kiedy miałem okazję wtedy prezentować zupełnie inny temat, mówiłem mianowicie o jezuitach, co za zbieg okoliczności, prawda? Ale wtedy ja właśnie opublikowałem książkę na temat pierwszych 100 lat jezuitów w Polsce. 1564. To też sądzę, studenci by raczej byli zaskoczeni, że akurat wtedy i dlaczego jezuici przyjechali, ale to może na następną okazję. No i do 1664. I no właśnie, byłem, jak sądzę, dobrze przygotowany, bo znałem znakomicie archiwa jezuickie. Mówiłem o tym, jak to ogromną rolę, zwłaszcza pierwsze pokolenie jezuitów odegrało w historii Rzeczpospolitej wielu narodów, no i tak dalej, i tak dalej. No i zasadniczo, jak państwo wiecie, w środowisku akademickim nowe książki są przyjmowane z życzliwością, ale właśnie jeden z pamiętam profesor Tasbir świętej pamięci mnie zaprosił, profesor Lech Szczucki był i tak dalej, i tak dalej. To było rzeczywiście w środowisku historyków myśli, ale profesor Ogonowski mówi, no panie kolego, jak to możliwe, żeby w tak grubej książce pan zaledwie wspomniał na jednej czy dwóch stronach o braciach polskich, którzy byli wielkimi partnerami w dyskusjach z jezuitami. I to jest właśnie to początek nawrócenia. Tak? 30 lat temu ta rozmowa z profesorem Ogonowskim, z którym do dzisiaj się przyjaźnię i ostatnio mu właśnie recenzowałem bardzo grubą książkę o socynianizmie, czyli te 30 lat jednak posłużyły mi do odrobienia lekcji, uświadomiły mi wtedy, że można być nawet historykiem, który zna źródła, który no, czyta bieżącą literaturę i jednocześnie nie być świadomym, że w tym samym czasie, kiedy ja właśnie zajmowałem się jednym z zakonów katolickich, w Polsce wtedy rozgrywała się niezwykle intensywna batalia intelektualna i religijna. Czyli jest to rodzaj takiej amnezji niezawinionej, takiej obecności, właśnie złej obecności pewnych zjawisk z przeszłości, które wskutek, no właśnie, możemy się nad tym zastanawiać, czy to jest błąd w pamiętaniu, pewien wybór tego, co się pamięta. No, można by nad tym się zastanawiać, dlaczego pamiętamy to, co pamiętamy. No ja za siebie mogę powiedzieć, że wtedy, jako właśnie ten młody uczony historyk katolicki, jezuicki, byłem zafascynowany historią mojego zakonu, tak? I bardzo szczegółowo tę
tę historię badałem i byłem przekonany, że to jest właśnie ta narracja, która do dzisiaj trwa, tak? Do końca XX wieku. Dopiero właśnie dzięki temu pytaniu, które jakby posłużyło mi odwróceniu spojrzenia w inną stronę, właśnie na reformację, zdałem sobie sprawę, co tracimy wtedy. Co tracimy jako katolicy. I teraz sądzę, że taka biograficzna notka pozwala też mi mówić no, głównie za siebie, ale chyba nie tylko za siebie, to znaczy mówić o tym, jakie figle czasem sprawia nam pamięć. Dlatego, że urodziliśmy się w określonym roku, dlatego, że chodziliśmy do określonych szkół, że czytaliśmy takie, a nie inne książki i tak dalej, i tak dalej. Kształtujemy pewien obraz i gdyby wtedy zabrakło tego pytania profesora Ogonowskiego, być może do dzisiaj bym fascynował się tylko historią jezuitów, a w ogóle bym o reformacji nie wiedział, nie pamiętał i tak dalej. I stąd w momencie, kiedy pani profesor Fikus mnie zapytała, no a o czym byśmy mogli takie spotkanie zrobić? Ja mówię, ależ oczywiście o reformacji, bo jest ważna rocznica. No i to jest coś, co różni ten rok 96 i obecny rok jubileuszowy. Otóż wtedy o reformacji właśnie wiedziałem od kilku entuzjastów, tak? Jak właśnie wspomniany profesor Ogonowski, czy profesor Tazbier, czy Lech Szczucki i jeszcze może kilkunastu historyków bym mógł wymienić. Natomiast dzisiaj dzieje reformacji są pilnie studiowane przez katolików. Przez również historyków jezuickich, jak John O'Malley. Co więcej, można by powiedzieć o zgrozo, miesiąc temu w Watykanie była kilkudniowa międzynarodowa konferencja, której patronował sam papież kontrreformacji, można powiedzieć, no bo Franciszek, jak Państwo wiecie, wywodzi się właśnie z zakonu jezuitów. I bardziej niż ktokolwiek inny, właśnie pamiętający swoje korzenie w XVI-wiecznej Hiszpanii, Bergoglio zdaje sobie sprawę, co to znaczy, co straciliśmy jako katolicy, marginalizując z naszej uwagi, czy z naszego pola uwagi reformację. Ja moje uwagi podzieliłem sobie na trzy punkty. Pierwszy to jest to, co zaznaczyliśmy na plakacie, czyli moment katolicyzmu bez reformacji. I to jest właściwie, polski katolicyzm jest tutaj pewnym wyjątkiem w Europie. Ja jakieś 10 minut temu poświęcę. Drugi punkt to jest właśnie będzie o radykalnym nurcie polskiej reformacji, czyli o braciach polskich zwanych Arianami albo Socynianami i tak dalej. Te terminologiczne rozbieżności mają swoje znaczenie i spróbuję o tym powiedzieć też w drugim punkcie. No i w trzecim dojdziemy do powodu, który nas tutaj zebrał, czyli wystąpienia Marcina Lutra właśnie w październiku 1517 roku i co z tego wynika i dlaczego to jest takie ważne. Sądzę, bardziej może dla katolików niż dla protestantów, luteran czy kalwinistów, dlatego że oni ciągle o tym pamiętają. Tak? Oni wyrośli z tego doświadczenia Marcina Lutra, natomiast my to doświadczenie zapomnieliśmy z pewnymi, myślę, przykrymi konsekwencjami dla jakości chrześcijaństwa. Dla jakości chrześcijaństwa również w sensie kulturowym. No więc co tracimy, nie pamiętając o reformacji? No, pierwsze to jest to, o czym zacząłem mówić, to jest ten swoisty daltonizm historyczny. Tak? Nie pamiętając o reformacji, pamiętamy tylko o dokonaniach jednego kościoła katolickiego, który w znacznym stopniu w
formie, w jakiej go znamy dzisiaj, w XX wieku, w XXI wieku również, jest kościołem kontrreformacyjnym. I to jest, nie wiem, czy dla Państwa jest to termin ewokujący jakieś asocjacje, jakieś skojarzenia, ale zasadniczo, bo historycy się spierają, czy powinniśmy mówić o kościele kontrreformacji, czy taki Jean Danielou mówi, że może lepiej mówić o dwóch reformacjach, katolickiej i reformie właśnie protestanckiej. Ja sądzę, że bardziej ścisłym terminem jest kontrreformacja. Dlaczego? Otóż kontr oznacza, że katolicyzm określał się w opozycji, tak? Kontr jest bardzo ważny i to kontr oznacza, że katolicyzm kształtował swoją tożsamość głównie przez kilkanaście lat na Soborze Trydenckim. Przypominam, 1546-1563 z przerwami. I w tych kilkunastu latach tak naprawdę impulsem głównym do pisania dekretów, do określania swojej tożsamości poprzez dekrety soborowe była właśnie świadomość zagrożenia. Tak? Zagrożenie. To znaczy reformacja była postrzegana jako atak, jako coś, co grozi nam, mimo że w trzecim punkcie o tym bliżej powiem, dla Lutra ostatnią myśl, jaką mu do głowy przychodziła, było powołanie do życia nowego kościoła. On nie chciał zakładać luterańskiego kościoła. On chciał odnowić kościół, jaki znał. Tak? Był mnichem, przypominam, był mnichem. Zresztą jak większość reformatorów, których znamy z ich biogramów, albo nie znamy, albo teraz dopiero odkrywamy, to byli katolicy, często byli to biskupi, często byli to właśnie mnisi, zakonnicy, księża, ludzie, którzy znali historię Kościoła i z niej czerpiąc proponowali nowe odczytanie chrześcijaństwa. No i teraz, jeżeli ja tylko walczę z kimś, to znaczy, że i postrzegam drugiego nie jako partnera, jak w dyskusji, jako kogoś, kto mi właśnie otwiera nowe okno, pozwala zobaczyć nową perspektywę, otwiera coś nowego. Nie, jako zagrożenie, to ja wtedy nie czytam jego pism, tylko tak naprawdę szukam dziury w całym. To jest ta mentalność człowieka, który nie chce dostrzec możliwości nauczenia się czegoś, poszerzenia własnego sposobu postrzegania rzeczywistości, tylko chce zniszczyć przeciwnika. No i niestety muszę tutaj mówić o zakonie jezuitów, dlatego że oni okazali się mistrzami właśnie w kontrowersjach. Cały szereg, najważniejszy kardynał Robert Bellarmino stworzył taki wzór kontrreformacji i polscy jezuici, polscy kontrreformatorzy głównie tłumaczyli właśnie te dzieła pisane w języku łacińskim i je dostosowywali do lokalnych tutaj potrzeb. Ale można powiedzieć w skrócie, nie będę się tutaj rozwodził za bardzo, że kontrreformacja tak naprawdę stanowiła wielki cios dla reformy wewnątrzkatolickiej, którą uosabiał książę humanistów, który mówił o nas, o Polsce, Polonia, mea est. Znajdywał bardzo dużo przyjaciół tutaj. Właśnie Erasm z Rotterdamu był pierwszym i był katolickim, przypominam, również mnichem, chociaż z jego praktykowaniem, że tak powiem, życia zakonnego różnie wyglądało, ale faktem jest, że Erasm z Rotterdamu odnowił katolicyzm. To znaczy przywrócił katolicyzmowi Nowy Testament, wydanie krytyczne Nowego Testamentu, ojców Kościoła i tak dalej. Źródła. Czytajcie poprawne, krytyczne wydania źródeł. To był Erasm z Rotterdamu. Niestety
Dlatego, że niektórzy mówili, że Erasm zniósł jajko, które wysiedział właśnie żmijowe, które wysiedział Luther i stąd wyszła żmija reformacji, został umieszczony na indeksie dość wcześnie, w latach 50. XVI wieku. Właśnie ten najbardziej zasłużony reformator katolicki został zakazany. I to jest jeden ze skutków właśnie kontrreformacji, tej mentalności, która wszędzie dostrzega zagrożenie, tak? Czyli już nie ma tej ciekawości i radości odczytywania tekstów nowych znaczeń, tylko jest ostrzeżenie przed wrażym heretykiem. No i te zakony, które właśnie wtedy powstawały, mówię pars pro toto jako przykład właśnie jezuitów, tak naprawdę głównie przygotowywały się do zwalczania przeciwników. I to, na czym polegała ta słynna teologia kontrreformacyjna, to właśnie głównie ci, można by to powiedzieć tak uwspółcześniając nieco, że ci teologowie opierali się na donosach. Tak? To znaczy mieli nie tyle całe dzieło Lutra, jak na przykład te słynne tezy, które umieścił w 17 roku i chciał od nich dyskutować, tylko jakieś te wyimki, gdzie jest mowa na przykład o tym, że no, klasyczny przykład to są oczywiście no, odpusty, tak? Że to nie można tutaj łączyć zbawienia z zapłatą i tak dalej. Czy problem właśnie, czy papież obecny, w jakim go znamy, ten humanistyczny, w pełni reprezentuje Kościół Chrystusowy, czy może tutaj by należało coś zreformować, słynne dzieło właśnie Lutra de Captivitate Babilonica, gdzie właśnie się pojawia papiestwo, Watykan jako Babilon, jako to źródło zgorszenia i tak dalej. Więc mówię o tym tylko Państwu po to, żebyśmy sobie uzmysłowili ten kontekst bardzo wycinkowej reakcji na odnowę, jaką proponowali reformatorzy, tak? Czyli to, co oni głosili, że trzeba tu poprawić, tam skorygować i tak dalej, zostało jednoznacznie ocenione jako zagrożenie, któremu się trzeba przeciwstawić. No i faktem jest, że to nie jest nic nowego. 100 lat wcześniej Jan Hus w 415 roku miał podobny pomysł, żeby zreformować Kościół czeski. No jak Państwo wiecie, jego reforma skończyła się na stosie. Został spalony. 100 lat później Luther, nauczony tym doświadczeniem, nie zgłosił się do Trydentu, jak go zapraszano, tylko znalazł schronienie właśnie w Saksonii. I dzięki protekcji, tutaj właśnie rola polityki, tak, że dzięki właśnie ochronie elektora saksońskiego, no, ramię długie Watykanu go nie dosięgło i rozpoczęła się rzeczywiście reformacja wtedy i ogarnęła właściwie całą Europę, ale dokładnie północ, Europę Środkową i tak dalej. I teraz kościoły, które przyjęły reformację, czy które poszły za reformatorskim impulsem Marcina Lutra, Jana Kalwina i innych, rzeczywiście poszły tą drogą odnowicielską. Natomiast kościoły takie jak polski, włoski, hiszpański, częściowo francuski, ale tam się ciągle to, jak wiemy, kotłowało, pozostały w tej retoryce właśnie opartej na obronie stanu posiadania i tak naprawdę wybudowały wroga, w sensie stworzyły wroga mitycznego, jakim był właśnie Marcin Luther. No i takie ulubione powiedzenie jezuitów, że w momencie, kiedy dobry duch pobudzał powołanie świętego Ignacego Loyoli do tego, żeby założył zakon jezuitów, bo rzeczywiście to były mniej więcej te same lata, szatan serce Lutra skierował ku herezji, no i mamy co mamy.
No i teraz, jakie są konsekwencje tego? No to wiemy trochę dzisiaj, patrząc na to, jak katolicyzm się w przestrzeni publicznej zachowuje w Polsce. Sądzę, że podstawowa sprawa, i to już będę mówił i przejdę łagodnie do drugiego punktu, przede wszystkim katolicyzm kontrreformacyjny nie docenia wolności sumienia. Nie docenia wolności sumienia, bo uważa, tak jak nas tutaj siedzi powiedzmy 30-40 osób, sądzę, że każdy z Państwa ma swoją wizję chrześcijaństwa, Kościoła i tak dalej. No i protestantyzm polega na tym, że jak ja skończę mówić, to każdy z Państwa swoje powie, tak? No i wtedy mamy wymianę tutaj właśnie taką demokratyczną. Każdy ma swoje natchnienie wewnętrzne i dyskutujemy, jak najlepiej zbudować wspólnotę, która się odwołuje do inspiracji chrześcijańskiej. Natomiast w katolicyzmie jest jeden, prawda, ksiądz, biskup, papież, który mówi, jak będzie najlepiej. I biada temu, jeżeli ktoś ma inne zdanie. Bo jeżeli każdy ma podobne, czyli się upodabnia do autorytetu, no to wtedy jest cudownie. A jeżeli są głosy inne, no to katolicyzm co robi? Ucisza tych śmiałków, tak? To znaczy nie wierzy tak naprawdę w moc odnowicielską indywidualnego sumienia. I to jest, sądzę, podstawowa skaza na katolicyzmie po kontrreformacyjnym, po Soborze Watykańskim, po Soborze Trydenckim. I problem jest taki, że był owszem w XIX wieku Sobór Watykański I, w połowie XX wieku był Sobór Watykański II, ale powiedziałbym tak, że w Polsce zwłaszcza ten drugi się nie przyjął, tak? Bo tak naprawdę, i to są badania bardzo szczegółowe, nie miejsce i czas, żeby to rozwijać, ale można powiedzieć, że Sobór Watykański II tak naprawdę przejął te wszystkie intuicje Jana Husa, Marcina Lutra i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to, co głosili reformatorzy w XV i w XVI wieku, Kościół katolicki uznał za swoje. I to jest właśnie to nowum. Nawet Jan Paweł II, jak Państwo wiecie, nie jest moim ulubionym papieżem, ale w 83 roku, jak był w Moguncji, właśnie w rocznicę, chyba to była wtedy urodzin, Marcina Lutra, mówił, że my w Europie zawdzięczamy Marcinowi Lutrowi powrót Biblii do ręki chrześcijan. Że chrześcijanie zaczęli dzięki wielkiemu reformatorowi, mistrzowi języka niemieckiego, właśnie czytać Biblię. I teraz to katolicyzm to uznaje. Ten wspomniany przeze mnie konferencja w Watykanie miesiąc temu dokładnie o tym samym mówi. Przecież w październiku, rok przed okrągłą rocznicą, Franciszek pojechał do Lund, do jednej ze stolic reformacji, po to, żeby nie miłe słowa powiedzieć protestantom, tylko im podziękować za to, że dali ten impuls odnowy chrześcijaństwa. Czyli krótko mówiąc, zamykając ten pierwszy punkt, powiem tak, że zapominając o reformacji, która to nie jest dla wszystkich Polaków oczywiste, dla wszystkich polskich katolików, jest częścią chrześcijaństwa. Tak? Czyli zapominając o części chrześcijaństwa, tym jest reformacja, tak naprawdę pozbawiamy się autentycznego impulsu religijnego, który przywraca chrześcijaninowi jego wiarę w jego sumienie. To, że moje sumienie może być wskaźnikiem, jak dalej postępować. Szkoda, że Sobór Watykański II nie jest szeroko znany, zwłaszcza te dokumenty, które dokładnie powtarzają myśl reformatorów, czyli o wolności religijnej, o innych religiach, które są pozytywną drogą do Boga na równi z katolicyzmem i tak dalej. Nie ma tego myślenia powszechnego. Dlatego sądzę między innymi, że
oficjalna wykładnia katolicyzmu nie leży w rękach i w głowach nas wszystkich, tylko właśnie przedstawicieli, którzy mają wykształcenie raczej właśnie to, którego ja o mało nie byłem ofiarą, ale dzięki profesorowi Ogonowskiemu, to będę wdzięczny do końca życia, pozwolił mi otworzyć drugie okno. Tak? Większość polskich księży, biskupów nie miało takiego szczęścia. To znaczy nikt im nie otworzył innego okna i mają to chrześcijaństwo, bym powiedział, autorytarne, które konsekwencje nie muszę się rozwodzić. Jest to przykry obraz rezygnacji z twórczego impulsu, jakim była reformacja. Teraz punkt drugi. Postaram się nie za długo, ale to jest mój ulubiony konik, że tak powiem. Więc Państwo mi wybaczcie troszeczkę emocjonalny ton w tej chwili, ale naprawdę proszę mi wierzyć, jest ten mój emocjonalny stosunek, jest to radość intelektualna o tym, co chcę Państwu powiedzieć, mianowicie o braciach polskich. Proszę mi wierzyć, że od lat 30., kiedy Stanisław Kot ze swoimi uczniami zaczął pisać o braciach polskich i mówił o doktrynie ariańskiej jako najlepszym towarze eksportowym Polski, no to wydawało się, że właśnie od lat 30., kiedy powstało pismo Reformacja w Polsce, kiedy no szereg uczniów wybitnych zaczęło pisać o Socynie, o szeregu Janu no i nieważne są w tej chwili nazwiska, ważny jest ruch. Dlaczego to takie ważne? Otóż bracia polscy, i to jest nasze polskie autentyczne tutaj, uwierzyli, że sumienie jest najwyższą instancją. Tak? I przyniosłem dla Państwa, tych, których może to zaciekawi, jeden z traktatów, Jan Krell, o wolności sumienia. Wydany właśnie z przedmową profesora Ogonowskiego, chyba w latach 50. Proszę Państwa, jest to Biblia tolerancji. Jest to książeczka, maleńka, traktacik, który mówi o tym, że chrześcijaństwo uszczerbku żadnego nie poniesie, jeśli chrześcijanin będzie tolerancyjny. I to powstało właśnie w wirze dyskusji między innymi z jezuitami, z innymi również kościołami protestanckimi, bo tutaj mamy do czynienia z najbardziej radykalnym odłamem reformacji, ale właśnie Polska była wtedy tolerancyjna, była naprawdę krajem, w którym wielość opinii cieszyła ludzi, debatowano o tym, no wszystkich może nie, bo to społeczeństwo wtedy to było raptem 10%, prawda, tych szlachty, a jeśli z tych 10% ujmiemy kobiety, no bo przeważnie jednak mężczyźni dyskutowali, no to mamy rzeczywiście mały procent, ale nawet ten mały procent ludzi, którzy uwierzyli w moc swego sumienia, potrafili stworzyć akademię w Rakowie, która promieniowała na całą Europę. To był naprawdę ośrodek niezwykle dynamiczny. Oni publikowali, kłócili się ze sobą. To nie było jakieś rajskie siedlisko tak samo myślących. To byli ludzie, którzy się spierali, kłócili, ale wzajemnie się szanowali. Każda nowa myśl była witana jak uskrzydlająca, tak? Wzajemnie dookreślali własne myślenie. Niestety ten raj dla wolnomyślicieli trwał krótko, jak Państwo wiecie, w 1558 roku, czyli niepełne 100 lat mogli tutaj polscy bracia, czyli Arianie, Socynianie, sobie tutaj baraszkować teologicznie i zostali wypędzeni, tak, w majestacie prawa. I to jest właśnie coś, co sądzę może nam dać do myślenia, jak polityka, jeśli włączy się w debaty teologiczne, jest zabójcza.
tak? Bo wtedy właśnie no, większość biskupów, wtedy wszyscy biskupi byli senatorami jednocześnie, więc to było jeszcze gorzej niż dzisiaj, prawda? Więc sobie wyobraźmy, jakby tak biskupi byli dzisiaj w parlamencie, co to by było, ale wtedy tak było. No i to jest, wiele mitów wokół tego narosło. I chcę jeden z tych mitów, który mi uświadomił między innymi profesor Ogonowski, ale również Tazbir o tym pisał i tak. Dlaczego? Otóż, czy państwo wiecie, dlaczego bracia polscy zostali wyrzuceni z Polski w 1658 roku? No pierwsze skojarzenie to jest, zdradzili naszą ojczyznę. Kolaborowali z najeźdźcą szwedzkim, protestanckim, tak? I to rzeczywiście do dzisiaj pokutuje. Jeśli zapytacie kogoś państwo tak, no przecież wiadomo, no zdrajcy. Tylko jeśli analizujemy statystyki, to więcej katolików zdradziło, więcej luteran i kalwinów niż braci polskich. To była bardzo mała grupa, ale oni spełnili funkcję kozła ofiarnego. To jest bardzo ciekawe. Często najsłabszy płaci najwyższą cenę. Najsłabszy, ale niewygodny, bo oni byli wszystkim niewygodni. Z jednej strony, jak mówił Stanisław Kot, to jest najlepszy nasz towar eksportowy, bo to jest właśnie idea tolerancji, którą dopiero odkryliśmy w XX wieku, tak? Rozpisana na wiele głosów. Również oni są prekursorami, byli prekursorami oświecenia europejskiego. Więc to, co my określamy enlightenment, tak? Oświecenie, światło, oni to odkryli już w XVI wieku. Stosowali do lektury Pisma Świętego, do Biblii rozum. Co się nie zgadza z rozumem, to odrzucali. Stąd nazwa antytrynitarze. Oni mówili, gdzie tam jest w Piśmie Świętym mowa o Trójcy Świętej? Gdzie tam jest mowa o homoiusios? Że w tej samej osobie jest Bóg i człowiek. To są wszystko konstrukcje teologiczne, teoretyczne, które więcej zawdzięczają filozofii greckiej, pogańskiej niż autentycznemu źródłowi biblijnemu. I oni o tym mówili, pisali. I to oczywiście no to było jak płachta na byka, tak? Dla właśnie tych pobożnych jezuitów, którzy bronili papieża, wszystkich dogmatów i tak dalej, a tu tacy śmiałkowie ośmielają się rozum stosować do świętych dogmatów. I właśnie dlatego, że oni taką furię budzili, bo to tych traktatów przeciwko Arianom jest bardzo dużo, właśnie byli tym dogodnym kozłem ofiarnym. Wyrzucono ich dlatego, że właśnie, że no, bo zdrajcy, tak? A inni jakoś przyschło, tak? Nie pamiętano właśnie, że wielu katolików czy innych bracia, ale to i to mój niepoprawny optymizm tutaj zastosuje, to się okazało szczęśliwą winą, proszę państwa. Wtedy, kiedy bracia polscy zostali wypędzeni z kraju, oczywiście mogli zostać pod warunkiem, że się nawrócą na katolicyzm, albo że, no tak, to był ten warunek. No i dużo, dużo wyjechało, bardzo mało się nawróciło do matki kościoła, wróciło. Woleli wygnanie, ale dzięki temu w Amsterdamie, w wielu ośrodkach protestanckich niemieckich wyszła wtedy biblioteka braci właśnie polskich, biblioteka Fratrum Polonorum, 5 grubych tomów. Oni, proszę państwa, zarazili jak zaraza Europę swoimi wolnymi myślami. I teraz można by tutaj, gdyby właśnie minister, który nie zawsze daje pieniądze na cele, które powinien dawać, wyobrażam sobie wspaniały grant na temat, jak bracia polscy wpłynęli na oświecenie, tak? Byśmy badali, jak, gdzie, który, co napisał, kto ich przeczytał, kto przetłumaczył, kiedy, na jaki język. Fantastyczna, wielotomowa praca, tak? I jeden, tylko wspomnę o jednym. John Locke, list o tolerancji.
Dzisiaj przestrzegamy studentów, żeby nie plagiatowali i nie przepisywali. Jak ja czytałem Johna Locke'a, miałem chwilami wrażenie, że on spisywał po prostu z Jana Krela. Tak wyraźne są wpływy myśli polskich braci na jednego z najważniejszych filozofów, który wpłynął na oświecenie, zwłaszcza amerykańskie, na ojców założycieli. I tutaj mielibyśmy, proszę Państwa, takie kręte, ale sądzę rozpoznawalne ślady wpływu kultury polskiej, to o czym mówił już w latach 30. Stanisław Kot, na kulturę europejską. I o tyle jest to zawikłane, powikłane i niełatwe do rozstrzygnięcia, że na przykład John Locke zaprzeczał, że on kiedykolwiek miał jakąkolwiek styczność z Arianami, z braćmi polskimi, bo takie kontakty nie kończyły się dobrze, tak? Bo to byli właśnie ci heretycy par excellence. Mówisz, że nie, a broń Boże. Tylko, że dociekliwi historycy zbadali, że w jego bibliotece była biblioteka Fratrum Polonorum, że sobie pożyczali tam nawzajem, prawda, ale oficjalnie wyrzekali się. Dzisiaj też mamy takie przykłady, że się przy piwie się spotykają ludzie, ale oficjalnie, broń Boże, się nikt nie przyznaje, że z tym czy owym się spotykał, tak? Więc to są takie smaczki, ale sądzę ciekawe, pokazujące właśnie, jak bardzo nasza myśl zachodnia, europejska jest zakłamana. No niech to słowo padnie, tak? W myśl ratowania dobrej twarzy, w myśl ratowania właśnie autorytetu, zaprzeczamy pewnym impulsom, które zawdzięczamy choćby braciom polskim, tak? I to sądzę jest rzecz do przypomnienia właśnie w tym roku, tak? Ucieszmy się, że mieliśmy radykalnych braci polskich, ucieszmy się, że wpłynęli, przygotowali oświecenie. Być może są ślady, że spotykali się również z jednym z największych filozofów XVII wieku, Baruchem Spinozą, który być może swoje myślenie jakoś w dialogu z braćmi polskimi również mógł kształtować. Mam na myśli jego racjonalny stosunek do Biblii. Tak? On jako Żyd przecież został wyklęty z synagogi właśnie za wolnomyślicielstwo. I nie jest wykluczone, że właśnie ten racjonalna iskra, by nie powiedzieć zaraza, właśnie tutaj się poczęła nad Wisłą. No dobrze. Ostatni mój punkt. Marcin Luther. Nie mogę sobie odmówić, żeby tego zdania nie zacytować po niemiecku. Hier stehe ich und kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Wiecie Państwo, kiedy to Luther powiedział? Otóż prawdopodobnie nigdy tego nie powiedział. Ale to wcale nie przeszkadza, że jest to traktowane jako założycielski mit reformacji. To było 3 lata później, po jego słynnych tezach właśnie, które jak płomień ogarnęły całą Europę, wszyscy zaczęli dyskutować. Tutaj moglibyśmy długo rozważać, jaki wpływ na rozwój protestantyzmu i reformacji miała poligrafia. Po prostu wtedy to były te pierwsze Twittery, Facebooki i tak dalej, to co dzisiaj tak nas przeraża, tak? To wtedy właśnie te pamflety drukowane w ilościach nieograniczonych zalewały całe ośrodki różne w Europie i zmieniały myślenie ludzi. 3 lata później właśnie w Ormancji cesarz Karol V i różni dostojnicy chcieli nakłonić Marcina Lutra do zmiany poglądów. Mówi, no frater, prawda, to był przecież pobożny mnich, znany z surowości obyczajów i pobożności, z znakomitej znajomości pism,
Przecież jego źródła reformacji, reformy luterańskiej, to proszę Państwa, nie był jakiś bunt społeczny. To było głębokie przeżycie tekstu. Stąd ta reformatorska sola scriptura. Tak? Czytaj, bierz i czytaj. Święty Augustyn, prawda? Bierz i czytaj. I on wziął i czytał. I wykładając, sam uświadamiał sobie, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest to doświadczenie graniczne Marcina Lutra. Kilka lat wcześniej był w Rzymie, widział Rzym, papieży humanistów, to co dzisiaj podziwiamy w Rzymie oczywiście barokowym, to jest 100 lat później, ale już wtedy no, on dostrzegał, że tam dla niego, tego właśnie mnicha zanurzonego w świętym Pawle, w Biblii, przecież on żył tym wszystkim, nagle tutaj widzi, pogaństwo się szerzy, tak? Uciekł z tego Rzymu, bo to wtedy właśnie pojawiło się pytanie, które na przykład w kontekście Loyoli też się pojawiło. Jak on chciał iść do Rzymu, to pobożni katolicy w Barcelonie mu mówili, co do Rzymu? Pójdziesz, wiarę tam stracisz. Tak? Tak, to się wtedy szło do Rzymu, rzadko się pielgrzymowało, bo nie było to miejsce budujące. W każdym razie no, dla Lutra wtedy właśnie zaczęły się te kupczenie po prostu odpustami, żeby budować Bazylikę Świętego Piotra i tak dalej. Więc z jednej strony mamy tą machinę finansową, korupcyjną Kościoła katolickiego, który buduje właśnie potężne kościoły, i z drugiej strony mamy to przeżycie wiary, że jak to? Ja czuję, że dzięki wierze jestem usprawiedliwiony. Nie potrzebuję żadnych dodatkowych pośredników, tak? No i to spowodowało właśnie niemożliwość dogadania się. Bo właśnie jak cesarz mówi, no uspokój się, no nie ma powodów, że jakoś to dogadajmy się, nie? I właśnie wtedy się pojawia, tutaj stoję, tak? Tutaj, ich stehe hier. Nie mogę inaczej. I to nawet jeśli tego dokładnie nie powiedział, bo to właśnie historycy się oczywiście doczepili, czy to naprawdę mógł powiedzieć. Myślę, że to oddaje istotę. Ja myślę, że to się tak bardzo w Europie wtedy spodobało. Że ja mogę stanąć i powiedzieć, ja tak myślę. Tu stoję, to jest moje doświadczenie. Dlaczego ksiądz, biskup czy pan jakiś ma mi coś dyktować, jeżeli ja jestem przekonany, że tak to jest? To proszę Państwa, myślę, że nie jest tak, że myśli Lutra były jakieś wyjątkowo rewolucyjne. Po prostu on nazwał to, o czym wszyscy myśleli. To była ta siła, tak? Bo naprawdę to święty Tomasz mówił już, że odbieramy to, co najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Po prostu w XVI wieku była potrzeba głębokiej reformy katolicyzmu, chrześcijaństwa. I Luter nie tylko, że to powiedział, ale miał odwagę zaryzykować. Bo to nie jest sztuka przy kuflu piwa reformować Kościół, tak? Odwagą jest wtedy, jeżeli się powie na zebraniu proboszczów czy w twarz biskupowi, co się myśli, tak? I to zrobił Luter. Ja myślę, że to, że luteranie, też kalwini, że są tak dumni z własnych ojców założycieli, tych, którzy pierwsi właśnie stanęli wobec autorytetu, że to się powtarza, tak? Że ten mit założycielski trwa do dzisiaj. Ja myślę, że jest wiele prawdy w tym, w tych stwierdzeniach różnych historyków, którzy mówią, że nowożytna Europa urodziła się razem z reformacją. Więc tutaj jakby wracając do pierwszego punktu, co tracimy? Właśnie, że rezygnujemy z nowoczesności, rezygnujemy z podmiotowości, rezygnujemy z tego, żeby być równorzędnymi partnerami kultury, jaka się dzieje na naszych oczach. Reformacja otworzyła drzwi, wrota, bramy, okna w tym kierunku, że człowiek
cieszy się, że jest podmiotem, że odgrywa aktywną rolę w historii. Także potem to, co ksiądz Tischner wielokrotnie powtarzał, że polski katolicyzm nie został tknięty reformacją ani oświeceniem i to jest jego tragedią. Ale proszę Państwa, to nic nie szkodzi, żebyśmy tego nie zaczęli robić dzisiaj, tak? No jakie są powody? Dlaczego my się nie cieszymy reformacją? Dlaczego my nie reformujemy Kościoła dzisiaj? Przecież to trzeba zacząć po prostu tu i teraz. Tu stoję, tak? Mi się wydaje, że Marcin Luther, jeżeli chcemy go naprawdę uczcić, to nie organizowaniem kolejnych sympozjów i mówieniem, jaki ważny i tak dalej, tylko powtórzyć jego doświadczenie we własnym życiu, tak? To jest właśnie to, że podmiotowość, no jeżeli jesteśmy chrześcijanami, bo to jest dla chrześcijan, tak, reformacja, bo ja sądzę, że dla ludzi niewierzących to są spory wewnątrz chrześcijańskie, wewnątrz katolickie, tak, radźcie sobie sami z tym dziedzictwem. Ale sądzę, że właśnie reformacja tak rozumiana jako żywe dziedzictwo, jako dziedzictwo przeżyte przez ojców reformacji, może dzisiaj być właśnie takim punktem wyjścia do rozmowy takiej partnerskiej również z niewierzącymi. Bo wiadomo, już to Heraklit powiedział, że się nie wchodzi do tej samej rzeki, prawda? Pantarei. Nie da się po 500 latach tak samo przeżyć reformacji. Żyjemy w roku 2017, tak? Dzisiaj no, byłoby śmieszne, jakby ktoś wyszedł tam, prawda, jakieś tezy przybijał i tak dalej. Ja myślę, że dzisiaj reformacja właśnie powinna odbyć się na miarę XXI wieku. Ale właśnie tym stałym elementem, który może dzisiaj połączyć właśnie i katolików, i protestantów, i wierzących, i niewierzących, to jest właśnie odkrycie własnej podmiotowości i powiedzenie: tu stoję, zacznijmy rozmowę. Amen.